Suwalskie obchody 25-lecia samorządu terytorialnego zorganizowały dziś władze miasta. Przypomnijmy, że 27 maja 1990 roku w całym kraju odbyły się pierwsze po transformacji ustrojowej wybory do Rady Gmin. To były także pierwsze całkowicie wolne wybory. Święto samorządności stało się w Suwałkach okazją zarówno do podziękowań za lata pracy na rzecz miasta, jak i podsumowań. W auli Państwowej Szkoły Muzycznej pamiątkowe medale odebrali dziś radni, urzędnicy oraz samorządowcy zaangażowani w życie i rozwój Suwałk. Były też gratulacje, życzenia i okolicznościowe wystąpienia. O ocenę minionego ćwierćwiecza dla rozwoju regionu poprosiliśmy Czesława Rękiewicza, prezydenta Suwałk, oraz Jadwigę Mariolę Szczypiń, przewodniczącą Rady Miejskiej. Włodarz zwraca uwagę, że po przemianach ustrojowych Suwałki przestały być miastem wojewódzkim. Trochę czasu minęło, zanim się z tego otrząsnęliśmy, mówi. To był różny okres, muszę powiedzieć, bo te 25 lat suwalskiego samorządu charakteryzuje się tym, że były takie momenty bardzo trudne. Wchodziliśmy w ten okres ćwierćwiecza jako miasto wojewódzkie. W pewnym momencie zabrakło nam statusu miasta wojewódzkiego i trzeba było w pewnym sensie otrząsnąć się i podjąć pewne takie działania, które zneutralizowały te negatywne skutki podziału terytorialnego, nowego podziału terytorialnego naszego kraju. Troszeczkę czasu nam to zajęło. Minione 25 lat to jednak ogromny rozwój gospodarczy, kulturalny i społeczny w naszym mieście, dodaje Rękiewicz. Największym takim naszym sukcesem tych 25 lat jest suwalska gospodarka. Mamy bardzo wielu przedsiębiorców, dużych przedsiębiorców, tworzących miejsca pracy i dzisiaj mogę powiedzieć również z satysfakcją, że jesteśmy na dobrej drodze rozwoju gospodarczego naszego miasta. W historii Suwałk, zdaniem Jadwigi Marioli Szczypiń, trudno też mówić o konkretnych ramach czasowych. Najważniejsza jest perspektywa i mądre działania długofalowe, mówi przewodnicząca Rady Miejskiej. Ja myślę, że ten czas nasza społeczność wykorzystała na miarę swoich możliwości, być może na miarę ambicji i marzeń. Ja myślę, że w takiej historii takiego miasta, jakim są Suwałki, trudno mówić o jakichś konkretnych ramach, o początku i o końcu. Ja myślę, że warto mówić o dobrej perspektywie. 25 lat samorządu terytorialnego to jednak nie tylko rozwój Suwałk, ale też okolicznych gmin. Infrastruktura, wodociągi, oczyszczalnie ścieków, szkoły i boiska to tylko niektóre sukcesy samorządów gminnych przy dużej pomocy i wkładzie Unii Europejskiej, mówi Tadeusz Hołko, wójt gminy Suwałki. Infrastruktura, budowa infrastruktury, uzbrojenie całej gminy. Ja zwodociągowałem w tym okresie całą gminę. Zrobiłem dość dużo kanalizacji i szkoły, sale gimnastyczne. To trudno mówić o jednym wydarzeniu, to jest kompleks.